że musi boleć, tak, że musi boleć, jeżeli sportowiec, że tak powiem, kolejnego dnia nie wstaje chociaż troszeczkę taki pogięty, taki o, tu coś boli, coś ten, to, to może pomyśleć, że nie trenował dzień wcześniej. No i tutaj nie ma w ogóle żadnych wątpliwości do tego, że najlepszą regeneracją jest sen i, i też odpowiednia, odpowiednia suplementacja. W tym procesie treningowym, żeby osiągnąć jakiś skutek pożądany, no nie można nic zrobić na skróty, bo jeżeli ktoś zrobi na skróty, to przeważnie to się kończy urazem, kontuzją, przeziębieniem. Cześć, z tej strony Dominik Tabor. Witam Was w kolejnym odcinku cyklu spotkania na szczycie, w którym rozmawiamy ze sportowcami, ich trenerami i fizjoterapeutami na temat ich doświadczeń z fizjoterapią i osteopatią w sporcie. A dzisiaj ze mną jest Łukasz Gutkowski, pięcioboista, olimpijczyk, 12 zawodnik Igrzysk Olimpijskich, medalista Mistrzostw Świata i Europy. Witam cię serdecznie. Witam cię, cześć wszystkim. Powiedz, jak to było dostać się na swoje pierwsze Igrzyska w życiu? Yy, no cóż, no, spełnienie marzeń, spełnienie marzeń tych, tych dziecięcych. Yy, no i coś, coś wspaniałego, coś, co na pewno będę wspominał już że tak powiem, do końca Jasne. swojego życia. Yy, no, świetna sprawa. Super. Powiedz w takim razie, jak w ogóle trafiłeś do sportu? tak Na początku ogólnie, czy to był od razu jakiś bardzo sprecyzowany sport, czy byłeś raczej człowiekiem bardzo aktywnym i później gdzieś się pojawiło, pojawiła ta specjalizacja na Twojej drodze? No, specjalizacja w formie właśnie pięcioboju nowoczesnego pojawiła się, no, można powiedzieć dużo później. Ogólnie pięcioboiści przeważnie gdzieś wywodzą się z jednej z konkurencji, i dopiero gdzieś, gdzieś ich drogi zmierzają ku pięciu bojowi. U mnie to było tak, że, że tak powiem, moi rodzice od samego początku popchnęli mnie w sport. Gdzieś już od piątego roku życia na zajęcia sportowe byłem zapisywany. Zaczęło się od gimnastyki poprzez szermierkę, piłkę nożną. Dodatkowo fakt, że mój starszy brat bardzo długo karierę szermierza realizował, no to tutaj też no, starszy brat, idol, więc też wiązałem swoją przyszłość ze sportem i co? I gdzieś tam w kolejnym etapie trafiłem do szkoły podstawowej z oddziałami, z profilem sportowym. Okay. Tu właśnie mówię, rodzice, rodzice mnie pokierowali, żeby, żeby na warszawskich bielanach do szkoły uczęszczać i no, i tam, że tak powiem, moja przygoda ze sportem dalej rozkwitała. Nie powiem, że się zaczęła, tylko, tylko rozkwitała. Jednocześnie też realizowałem właśnie między innymi treningi lekkiej atletyki na, na warszawskim AWF-ie. Dodatkowo treningi pływackie, które były właśnie zajęcia pływackie, może jeszcze nie treningi w szkole. I to one tutaj, powiedzmy, te, te dwa profile połączyły właśnie w pierwszy krok pięciobojowy, jakim jest dwubój. Czyli bieg połączony z pływaniem. Tak? Następnie strzelanie to dla każdego, że tak powiem, młodego chłopaka, czyli dziewczyny również. Fantastyczna, że tak powiem, dyscyplina, konkurencja każdy chce postrzelać. Jak widzi broń, to jednak gdzieś, gdzieś no, fajna to jest zabawka, można powiedzieć. No tak. Więc, więc, następnie było to strzelanie. Tu okazało się, że jakiś dryk do strzelania jest, więc, więc że tak powiem, no właśnie, następny etap tej, tej drogi pięciobojowej. Potem Szermierka, z którą już w pewnym stopniu byłem związany wcześniej, mówię to też przez pryzmat starszego brata. A ostatnią, ostatnim takim etapem w rozwoju, powiedzmy, tej, tej drogi pięciobojowej jest jazda konna. No i tak to się potoczyło, tak, tak, zostałem, że tak powiem, pięcioboistą, pięcioboistą nowoczesnym. Wcześniej no nie było takiego pomysłu. Wiedziałem, że oczywiście chcę uprawiać sport, bo, bo to tak powiem, Mnie bardzo pasjonowało, kochałem to robić jako, jako dzieciak, miałem bardzo dużo motywacji i swoją drogą dużo energii, którą gdzieś trzeba było spożytkować. No i właśnie takie zajęcia ogólnorozwojowe, które potem przerodziły się już w bardziej taki specjalistyczny trening, mówię, gdzieś tu doprowadziły mnie do, do, do pięcioboju nowoczesnego. Jasne, bo to wszystko to, co opisałeś, to brzmi jak takie trochę kroki stawiane na drodze do tego, żeby jednak pięcioboistą zostać. I tak to wygląda. Mówisz jednocześnie, że to nie było planowane, prawda? Więc nie, nie. To, kiedy to, pojawił się ten pomysł, to tak naprawdę, że tak powiem, było, było czysty przypadek, bo tak jak mówię, no, gdzieś, gdzieś w młodszych latach, jeszcze, jeszcze, że tak powiem, przedszkolnych, zajęcia takie ogólnorozwojowe, z szermierki były, mówię tu, przez, przez pryzmat brata. Potem poszedłem do szkoły, gdzie głównym takim naciskiem był, było pływanie. Okay. A oprócz tego, inaczej, w tamtym czasie. Byłem bardzo słabym pływakiem. Nie miałem, że tak, znaczy, mówię, nawet nie mogę powiedzieć, że, że to były jeszcze treningi. E, to były zajęcia pływackie, na których po prostu no, radziłem sobie najgorzej, można powiedzieć, z klasy. E, gdzieś tam, gdzieś tam, jako, jako ostatnie, zawsze <grych> dopływałem różne, różne te zadania. E, zawsze, że tak powiem, wyczekiwałem, żeby była ta końcowa zabawa w wodzie, okay. a, nie, a nie treningi. E, więc powiem szczerze, że dopływania no, nigdy jakiejś miłości wielkiej nie pałałem. E, natomiast właśnie w w okresie podstawówki, tam około czwartej klasy, swoją drogę właśnie z lekkoatletyką tutaj okay. wiązałem i powiem szczerze, że, znaczy nie tylko ja, w zasadzie nawet bardziej rodzice chyba, my myśleli, że zostanę właśnie lekkoatletą, tu akurat biegi na dystansie tam 200-400 metrów, okay. bo, w, bo w tym się odnajdywałem najlepiej. A mówię, a to pływanie to, 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 to był przypadek. Przy czym, no właśnie, jeżeli chodzi o szkolne zawody, pojawiły się dwubojowe. Okay. że ja w pływaniu zawsze byłem ostatni. Jasne. Ale przez to, że pływałem, ok, byłem, byłem ostatni, a potem był ten bieg, którym nadrabiałem wiele, no to gdzieś, że tak powiem, też no, bardziej mi to sprawiało okay. przyjemność. No, Rozumiem. Tak, tak, to się rozwinęło. I taka historia. To kiedy zdecydowałeś się na zawodowe uprawianie sportu? Kiedy zdecydowałeś, że. Pięciobój to jest coś, czym ty się chcesz w ogóle w życiu zajmować? Znaczy, to też się przerodziło, właśnie tak zupełnie naturalnie. No, ja to nie było tak, że w pewnym momencie usiadłem czy z kimś czy samemu i stwierdziłem: Dzisiaj zostanę, że tak powiem, już wyczynowym sportowcem, okay. chcę, chcę robić pięciobój nowoczesny. Mówię, to przebiegało, że tak powiem, latami, jakimiś eta etapami. Gdzieś w gimnazjum, czyli tam w wieku chyba 16-17 lat. No, można powiedzieć, że to już było na tyle sprecyzowane, bo już uprawiałem, już, już trenowałem cztery konkurencje. Z wyjątkiem jazdy konnej, tak? Ta jazda konna najpóźniej wchodzi, gdzieś tam w wieku mniej więcej 18 lat. Jasne. A w wieku 16, może 15, już gdzieś tak, jakby ten kierunek pięcioboju nowoczesnego był obrany. Okej. Okay. I jak to później przebiegało? Jak wyglądała ta Twoja droga? Bo rozumiem, to nie jest generalnie bardzo popularna dyscyplina w Polsce, prawda? Więc. Czy generalnie od razu wiedziałeś, w jaki sposób pociągnąć dalej tą swoją drogę pięcioboisty? Czy od razu trafiłeś pod skrzydła osób, które wcześniej już się tym zajmowały? I jak dużo czasu zajęło Ci wyjście na ten poziom bardziej, powiedzmy, międzynarodowy, a nie tylko krajowy? Eee, tak, w, te, w szkole, właśnie w, w gimnazjum. Już akurat no właśnie chodziłem do szkoły sportowej, która między innymi posiadała sekcję pięcioboju nowoczesnego. I tak naprawdę, będąc już w gimnazjum i uczestnicząc w tych zajęciach w tej sekcji, no to już było sprecyzowane faktycznie w stronę pięcioboju. I no moje, że tak powiem, wyniki początkowe, no mówię, nie były, nie były szałowe. Ze względu też na to, że traciłem gdzieś na napływaniu, eee, dlatego też w tamtym okresie nie mogę powiedzieć, że to było aż tak sprecyzowane, że ja chcę zostać Jasne. pięcioboistą, bo, bo te wyniki, no mówię, gdzieś dopiero z czasem przyszły, eee, gdzieś jeszcze nawet nie na etapie trójboju, czyli to jest wiek 16 lat. To już raczej dzieciaki chcą osiągać te, te wyniki. Ja oczywiście też chciałem, też, też się starałem, właśnie chyba tylko i wyłącznie cierpliwość mnie przytrzymała przy tym sporcie, eee, bo tej cierpliwości było dużo i dopiero w wieku właśnie 16-17 lat, gdzieś pamiętam, swoje pierwsze powołanie na zawody to były Mistrzostwa Europy Juniorów, czyli, czyli właśnie czwórbojowe które są w wieku właśnie 17-18 lat, czyli to jest de facto późno, no tak. de facto późno i pamiętam jak ja to przeżywałem, żeby też i takie oczekiwanie na to powołanie i w końcu jak przyszło, to powiem szczerze, że, że byłem najszczęśliwszym <grym>, dzieciakiem, zawodnikiem, że tak powiem mojego nowoczesnego wtedy. I, I te pierwsze też moje, że tak powiem, moja, moja droga na tej arenie międzynarodowej, no, też nie, to nie były jakieś fantastyczne wyniki. Mówię, wrócę tutaj, powtórzę się, ta cierpliwość mnie przytrzymała tylko i wyłącznie. I tak naprawdę moje jakieś wyniki większe pojawiły się w wieku 19, 20, 21 lat. Więc, więc no, tak to się potoczyło. Rozumiem, że zazwyczaj wygląda to inaczej, bo tak mówisz o tym, jakby to nie była standardowa droga pięcioboisty. Nie jest to standardowa droga, bo przeważnie do pięcioboju trafiają byli pływacy, czyli mają bardzo że tak powiem, dobre podstawy pływackie. Dołączają do tego bieg, który też jest konkurencją wytrzymałościową, więc w tym też sobie dobrze radzą. No i potem oczywiście przychodzi czas na szkolenie strzelectwa oraz szermierki ale już wcześniej powiedzmy osiągałem jakieś wyniki choćby na szczeblu takim Jasne. krajowym u mnie tego nie było ja pamiętam właśnie w, czy to w dwuboju czy w trójboju ja musiałem się starać o to żeby wystartować na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży bo tam gwarancję startu a to była ranga mistrzostw polskich gwarancję tak, tak. startu miała tylko jakaś tam pula zawodników o ile pamiętam chyba 40 i, I to wywodziło się z rankingu, tak? Mhm. Było 5 startów na zasadzie pucharów w Polski i 40 najlepszych zawodników z rankingu miało prawo startu w tych mistrzostwach polskich, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Ja załapałem się jako 38, okay. 37, więc powiem szczerze, że, no mówię, no, tylko ta cierpliwość chyba mnie przytrzymała Dokładnie. i gdzieś stopniowo, stopniowo niektórzy zawodnicy się wykruszali. Ja ten poziom sportowy gdzieś, powiedzmy, rozwijałem wspólnie razem z trenerami rozwijaliśmy i, i ta systematyczność, ciężka praca pozwoliła na to, żeby potem już w wieku powiedzmy 18-19 lat no, móc jeździć na zawody międzynarodowe, a niedługo po tym nawet móc walczyć o kwalifikację olimpijską. Tak? Super sprawa, właśnie to co mówisz o tej wytrwałości, to jest cecha myślę większości moich gości, z którą się tutaj do tej pory spotykałem, a no, czasami czeka się rzeczywiście długie lata, ale też ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że to pierwsze powołanie jest takim Kopem motywacji ogromnym i myślę, że to też mogło Cię popchnąć tak naprawdę nie? w kierunku tak, myślę, dalszych, dalszych działań w tym. Zdecydowanie. Zakresie. Zdecydowanie. No mówię powiem szczerze, że pamiętam ten dzień, pamiętam, w którym miejscu stałem, w którym miejscu tak. usłyszałem tą informację, że będę jechał na Mistrzostwa Europy, że będę mógł reprezentować Polskę na, na arenie międzynarodowej. No było to coś, coś wspaniałego, mówię Jasne. naprawdę. Przechodzimy już do bardziej takich tematów związanych właśnie ze zdrowiem. I pięciobój generalnie nowoczesny jest bardzo zróżnicowaną dyscypliną i pod kątem pracy mięśniowej, i pod kątem układów, które są w to zaangażowane, pod kątem precyzji ruchu. Więc jak bardzo powiedziałbyś, że jest to kontuzjogenna dyscyplina i właśnie z racji na tą różnorodność, czy też bardzo różnorodne są kontuzje, czy też jakieś przeciążenia, które pojawiają się u zawodników? No właśnie z uwagi na taką no bardzo dużą wszechstronność tej dyscypliny, bo łączą ona i techniczne konkurencje i wytrzymałościowe i można powiedzieć, że szybkościowo-siłowe. No szermierka tutaj też wymaga bardzo dużo takiej koordynacji ruchowej, właśnie szybkości, dynamiki i tych, tych kontuzji faktycznie też no pojawia się dużo. No. Niestety część kontuzji potrafi też wywołać niestety, powiedzmy, Czynnik zewnętrzny, jakim jest koń. E, tutaj, tutaj ta dyscyplina jest y, najbardziej narażona, znaczy obarczona taką mm, kontuzjogennością, z uwagi na, na, właśnie mówię, na taki uraz, y, y, powiedzmy większy spowodowany, mówię, upadkiem. E, no głównie głównie właśnie te upadki są największym, że tak powiem, największą bolączką. E, natomiast, oczywiście, no, też z uwagi na to, że jest to wielobój. E, Mamy do czynienia często, gęsto z e, takimi przeciążeniowymi e, urazami, Jasne. kontuzjami. E, no cóż, no, niestety trzeba tutaj gdzieś te obciążenia na tyle dobrze dobierać, żeby, żeby jednocześnie pozwolić na no, jak największy, jak najszybszy rozwój e, zawodnika. No ale też, e, wiadomo, jeżeli wpadnie on w jeden, drugi uraz i tej systematyki w treningu nie ma. No to niestety tego poziomu sportowego też nie możemy rozwijać, więc tutaj jest takie balansowanie, znaczy jak w wielu dyscyplinach tak naprawdę, ale jest, jest duże balansowanie, mówię, tymi obciążeniami tak, żeby to faktycznie się powiodło. Jasne. A czy są jakieś powiedzmy, charakterystyczne kontuzje dla dyscypliny, które najczęściej się zdarzają? Czy jest coś, co mógłbyś wymienić? Taka pierwsza trójka, powiedzmy. Pierwsza trójka. No tutaj związane mocno z kończynami dolnymi. Okej. Okay. Bo, bo to jeszcze, że tak powiem, to przytoczę właśnie no, w jeździe konnej mocno, że tak powiem, tych kończyn. Używam oczywiście bieg, pływanie, no i szermierka. I ten nakład niestety powoduje takie bardzo podstawowe, przeciążeniowe urazy, kontuzje. Czyli między innymi... Problem z rozsięgnem podeszwowym. Okay. Między innymi tak zwane shin czyli tutaj, że tak powiem, ból w obrębie piszczeli. Też takim popularnym na pewno wśród biegaczy kontuzja taka przeciążeniowa bocznego pasma. Mhm. No to są, to są podstawowe, że tak powiem, podstawowe trzy, jeżeli chodzi o te kończyny dolne. Jeszcze myślę, że mógłbym dorzucić spokojnie, że tak powiem, troszeczkę problem. Z, z plecami, tak? z, okay. z tym odcinkiem, różnie to bywa, czasami piersiowy, cza, czasami lędźwiowy, a to niestety jest już powodem tego, że dwie konkurencje z pięcioboju tak? są asymetryczne. Mm -hmm. I tutaj mamy strzelectwo, tak? strzelanie Jasne. oraz szermierkę. I one tutaj też faktycznie troszeczkę wyrządzają szkody, Jasne. tak, kolokwialnie mówiąc. Okay. I czy ty od samego początku swojej drogi sportowej, czy od początku zdarzały ci się urazy, robiłeś też znacznie więcej różnych dyscyplin, byłeś, można powiedzieć, bardzo wszechstronnie przygotowany z tego, co mówiłeś. Nie było tak, że specjalizowałeś się tylko i wyłącznie w jednym, tylko rodzice zadbali o to, żeby zapewnić tą wszechstronność właśnie w treningu. Więc czy od początku zdarzały ci się urazy, czy byłeś takim pancernym zawodnikiem? A jeśli zdarzały ci się urazy, to czy pamiętasz swoją pierwszą kontuzję i co to było? Znaczy tak, to, to pierwsza odpowiedź na to, czy pancernym zawodnikiem mogę się określić, to na pewno nie. Okay. Na pewno nie, wręcz, wręcz przeciwnie. Wręcz tutaj, tutaj ta kontuzjogenność moja, powiedzmy, jest na dużym, dosyć dużym poziomie, więc ja musiałem, znaczy teraz, teraz oczywiście o to dbam. Natomiast jeszcze wracając właśnie do pytania, taka pierwsza poważna kontuzja to właśnie był, był problem z odcinkiem lędźwiowym. Która, która właśnie no, w dużej mierze była spowodowana właśnie szermierką, między okay. innymi. A W jakim wieku? Było to w wieku już 16 lat, 16 okay. roku życia, więc można powiedzieć, że też dosyć szybko. Nie wiem, czy tutaj no, po prostu to nie był efekt właśnie zbyt szybkiej, też można powiedzieć, specjalizacji w treningu takim pięciobojowym. Gdzieś oczywiście ta, ta wszechstronna praca, ta ukierunkowana, też, ale jeszcze niespecjalistyczna była przeze mnie realizowana wcześniej właśnie na, na zajęciach czy to szermierki, gimnastyki, piłki nożnej, bo, bo też, że tak powiem, swój, swój epizod miałem w piłce nożnej jako, jako młody dzieciaczek, e, no, to, no to, to być może troszeczkę mnie zabezpieczyło, ale nie na tyle, żeby no, między innymi się wystrzec właśnie takiej kontuzji jaka mi tutaj z odcinkiem lędźwiowym, gdzie to była delikatna, znaczy delikatna no, rotacja kręgów, która powodowała bardzo duży tam gdzieś ucisk na, na nerw, i, i w konsekwencji no na tyle duży ból, że też, no, w, że tak powiem, duży okres czasu musiałem też poradzić sobie, że tak powiem, bez, bez treningu okay. właśnie pięciobojowego, a wręcz z walką, można powiedzieć, ze zdrowiem. Tak, tak. Jasne. tak no. Czyli generalnie zahamowało to trochę rozwój sportowy, tak byś powiedział? Znaczy, myślę, że niekoniecznie rozwój, może rozwój taki. Tego poziomu sportowego, jeżeli chodzi o pięciobój nowoczesny, mhm. ale z drugiej strony ten uraz, ta kontuzja dała mi też dużo, dużo takiej taki kobry, że tak powiem, w stronę poznawania swojego organizmu, w stronę słuchania swojego organizmu, gdzieś oczywiście, właśnie już w tamtym, w tamtym czasie. Liczne konsultacje z fizjoterapeutą, gdzieś, który, który pomógł mi, że tak powiem, obudować się lepiej. Bo koniec końców, no właśnie, ja długo z tym walczyłem. Wiele osób niekoniecznie było w stanie mi pomóc, no ale gdzieś w końcu trafiłem na, na odpowiednią osobę, czy kilka osób, i udało się zniwelować ten ból, wrócić do treningów. Co nie zmienia faktu, że cały czas gdzieś tam muszę o to dbać. Jasne. Gdzieś mówię tu bardziej kwestię takiego obudowania się mięśniowego no właśnie no a, a, no a oprócz tego innych właśnie urazy takie przeciążeniowe to też przeszedłem wszystkie to, to co powiedziałem właśnie i rozciągnął i, i gdzieś tu ból piszczeli to tego, tego jest mnóstwo i, i mówię no ten, ten ale dzięki temu no też mówię ta świadomość moja jest dużo większa i, i myślę, że to też mi dużo dało potem w perspektywie mówię tego rozwoju nawet Jasne. stricte pięciobojowego to jest mega ważna sprawa nauka na własnych tak naprawdę Problemach ułowych. Nie da się tego przecenić. Każdy sportowiec chyba ma takie problemy. Jeszcze nie zdarzyła się tutaj u mnie osoba, która powiedziała, że jest całkowicie pancernikiem. Każdy coś, coś tutaj miał. Czyli rozumiem, że to był pierwszy taki moment, w którym zetknąłeś się z fizjoterapią, tak? Tak, tak, tak. Zdecydowanie wtedy, no, to było, że tak powiem, liczne, liczne gdzieś takie zabiegi, e, terapia manualna, tak, żeby gdzieś te tkanki tam porozluźniać, e, te kręgi faktycznie ustawić na porządny, znaczy na, 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 na w swoim układzie, a potem właśnie gdzieś jakieś ćwiczenia, które, które to wzmocnią, właśnie obudują i no, już powiem szczerze, że staram się to wyprzeć Jasne. ze swojej pamięci, ale myślę, że no, że w sumie to jest, to jest, nie wiem, 2-3 lata, które, które gdzieś Oczywiście mówię, z różnym efektem to było bólowym, więc to nie było tak, że 3 lata ja nie trenowałem. To było tak, że nie wiem, 3-4 miesiące był okres, gdzie no po prostu ten ból był na tyle duży, że ja nie byłem w stanie uczestniczyć w treningach. Potem się to poprawiało, wracałem. Niestety potem znowu gdzieś tam może nie do końca dobre leczenie, czy, czy, mhm. czy mówię, dobre, dobre jakieś wnioski były wysnute i wykorzystane, że tak powiem, jakaś diagnoza. Ale z czasem udało się to, to doprowadzić do mówię, no gdzieś po licznych błędach, i gdzieś udało się to w końcu wyprowadzić. I, no i wiem teraz, że muszę tego pilnować, bo, bo nawet, żeby też nie skłamać, trzy lata temu też gdzieś ten odcinek lędziowy też mocniej, że tak powiem, skwierał, No właśnie, więc to gdzieś taki nawracający problem, no po prostu, z którego, którego muszę pilnować, żeby być zdrowym i żeby móc właśnie systematycznie realizować trening pięciomojowy. To rozumiem, że to była Twoja najpoważniejsza kontuzja do tej pory, taka, która na dłużej wykluczyła Cię ze sportu, tak? Tak, tak. Zdecydowanie to była, no, zdecydowanie najdłuższa. Najdłuższa, która też, mówię, kilkukrotnie wracała. Okej. Okay. A czy zdarzały się jakieś inne jeszcze, takie poważniejsze, które eliminowały Cię z, powiedzmy, z treningu czy ze współzawodnictwa na dłuższy czas? I czy... Bo z tego, co wspominasz, ta dolegliwość była głównie przeciążeniową taką dolegliwością. Natomiast czy zdarzyły Ci się jakieś poważne właśnie urazy? Czy to tak jak wspomniałeś o jeździe konnej? Czy miałeś jakiś taki uraz bezpośredni, który też cię wyłączył znaczy, z sportu? Mm, bezpośredni myślę, że nie, że głównie to były jakieś przeciążeniowe urazy, być może delikatnie z rozcięgnym podeszwowym, tu, tu gdzieś ten uraz był no wynikające oczywiście z przeciążenia, ale, ale na przykład na zawodach, tak? Gdzieś ból wystąpił taki większy e, i, i też musiałem no, zatrzymać się na dłużej, że tak powiem troszeczkę zadbać o to, żeby i żeby zregenerować te, te okolice i potem gdzieś wzmocnić i, i dopiero wrócić do treningu, więc no niestety ta kariera sportowa jest pasmem takich tak. urazów, urazów mniejszych, większych, no, mówi się, że że musi boleć, tak że musi boleć, jeżeli sportowiec że tak powiem kolejnego dnia nie wstaje chociaż troszeczkę, taki pogięty, taki o, tu coś boli, coś ten, to, to może pomyśleć, że nie trenował dzień wcześniej. No powiem szczerze, że trochę tak jest, no właśnie szukanie tego najwyższego poziomu sportowego, no to jest tak naprawdę balansowanie na granicy tak, tego przemęczenia, kontuzji. kontuzji a tym, że będziesz mistrzem, mistrzem w tym co robisz, tak, mówię, będziesz zdobywał medale i no i Jestem. właśnie, no to jest ten koszt czasami yy, Tym się sportu, różni tak. sport zawodowy od amatorskiego przede wszystkim. Nie? Myślę, że tak? tak. Myślę, że tak. Choć tutaj akurat amatorzy y, dobrze wiem, że, że też potrafią narzucać Oczywiście, na siebie takie tak. obciążenie, tak, które, tak. Które, które nawet czasami niektórzy zawodowcy, y, wyczynowcy tak, by, by nie pomyśleli, żeby tak to zrobić. Tak, tak. Często, często amator po prostu próbuje zrobić to samo, co zawodowe, przy braku wszystkich innych rzeczy, które zawodowiec zrobi, po to, żeby ten trening mógł się udać. Więc tak, z, tego tak, to tak, tak. z tego, co zazwyczaj wynika. Jesteśmy właśnie przy tych dostosowaniach. To, co mówisz, że dostosowanie do treningu, dostosowanie długi czas, powiedzmy, treningu różnych dyscyplin, tak naprawdę, ale z tego, co wiemy, czeka Was dosyć duża zmiana w dyscyplinie i zyskujące na popularności teraz biegi przeszkodowe OCR czy ninja, czy jak inaczej ludzie to nazywają mają wejść zamiast jazdy konnej, czyli to jest. Bardzo bardzo duża zmiana w kontekście tego, do czego zawodnicy muszą się przygotowywać. To kilka słów, jakbyś powiedział na ten temat. No tak, no jest to ogromna zmiana. Tak naprawdę, właśnie ta jazda konna, która ma. Opuścić pięciobój nowoczesny za dwa lata, bo jeszcze do Paryża, jeszcze do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Tu trenujemy, startujemy w tym starym, można powiedzieć, formacie z jazdą konną. Po Paryżu ma tą jazdę konną zamienić właśnie taki bieg z przeszkodami. W tym momencie trwają testy. Już, już tych testów chyba były ze 4 czy 5 na świecie. A czy to jest tor, taki powiedzmy, który możemy oglądać we wszystkich programach telewizyjnych bądź w takich. No, powiedzmy biegach przeszkodowych popularnych, czy to jest bardziej zbliżone do takiego toru przeszkód wojskowego, który w wojsku... E, nie, nie, przechodzi? wojskowego nie, bardziej można powiedzieć tego, który właśnie widzimy powiedzmy w programach telewizyjnych, okay. czy, czy, czy niektóre może przeszkody będą dosyć podobne do tych, które są pokonywane w Ran Magedonach chyba, okay. tak? Więc, więc no to jeszcze tak naprawdę nie przybrało swojej ostatecznej formy. My czekamy, czekamy, jak to się dalej rozwinie. Na razie mówię, te testy trwają. Gdzieś tutaj Międzynarodowy Związek próbuje oczywiście zachęcić tych zawodników, żeby, żeby się przekonała do tego, więc mówię, to na razie ma wymiar taki bardzo mocno amatorski, tak mi się wydaje, choć nie widziałem tego na, na własne oczy, ale gdzieś tutaj z opinii zawodników, którzy brali w tym udział, już właśnie mówię, w tych testach, to, to, to tego typu opinie. No cóż, no, no zmiana ogromna, która będzie miała na pewno wpływ bardzo duży na przetasowanie, jeżeli chodzi o, o zawodników, którzy faktycznie ten pięciobój trenują. Nie wszyscy będą mogli pozostać, że tak powiem. Nim. Na pewno. No i na pewno duża zmiana, jeżeli chodzi o też przygotowania. tak Przygotowania tutaj no, te przeszkody, które. Potencjalnie miałyby być, no są oprócz tego, że oczywiście technicznie pokonywane, to wymagają dużo siły. Dużo tak, siły. I do siły kończyn górnych bardziej w ogóle. Tak, całej obręczy kończyn, górnych. tak, jak najbardziej, więc no, z pewnością będzie, będzie trzeba jeszcze mocniej położyć nacisk na, na trening takiego przygotowania motorycznego, trening siły po prostu. Jasne. Tak, bo bez tego, bez tego na pewno no będzie ciężko będzie ciężko i no powiem szczerze, że nawet, nawet w obecnym pięciu boju, powiem szczerze, tego treningu właśnie nie ma za wiele, jeżeli chodzi o takie przygotowanie motoryczne, trening siłowy, z uwagi na to, że właśnie to jest pięć dyscyplin, które no mówię, łączą tutaj i, i wytrzymałość i tą szybkość i, no i właśnie w mniejszym stopniu siłę Albo taką bardziej siłę dynamiczną. Tak, ale precyzję tak e, samo, Tak, tak, tak. I tutaj no właśnie wiemy nie od dziś, że, że tak powiem gdzieś tutaj ta, ta siła jest w stanie łatwo zaburzyć y, techniczne aspekty, tak? Więc znowu no tutaj te dobieranie tych obciążeń no, już dzisiaj w pięcioboju naprawdę nie lada trzeba się natrudzić, żeby faktycznie że tak powiem, Zorganizować dobry, dobry trening, tak? dobre szkolenie. A jeżeli dojdzie taka, taka, konkurencja, tak wymagająca konkurencja, no ona też przyniesie, mówię, no swoje na pewno wniesie, że tak powiem, żeby, żeby ten trening uległ jeszcze trochę zmianie. Ale czy może, może to wyjdzie na dobre? No z tego co mi wiadomo, mówię, w pięcioboju aż tak trening siłowy w tym momencie. Nie jest realizowany. Mówię, oczywiście zawodnicy, niektórzy to robią z zagranicy, ale na przykład w Polsce dobrze wiem, że zawodnicy siłowni niemalże w ogóle nie realizują mówię mhm. takiego treningu przygotowania motorycznego, takiego sprawnościowego. Jasne. A Niestety, nie uważasz, że to może właśnie wpływać na zwiększenie ryzyka kontuzji? Szczególnie podczas biegu, pływania. Jestem, jestem przekonany. Okay. Jestem przekonany. Powiem szczerze, że wielokrotnie, nawet nie, nie że walczyłem z tym, ale, ale gdzieś próbowałem podsunąć pewne rozwiązania. Mówię, stawiałem mnóstwo pytań, bo oprócz tego, że, że jestem zawodnikiem, i oczywiście tutaj specjalizuję się tylko i wyłącznie w treningu. To no, swoje, swoje jakieś pasje rozwijam, między innymi na, na uczelni wyższej, a na WF-ie warszawskim. I no, zafascynowany jestem między innymi teorią treningu, okay. która, która tutaj, że tak powiem, no, ma swoje naprawdę fajne podłoże, z którego jakbyśmy troszeczkę właśnie zaczerpnęli, to myślę, że. Pomijając fakt, że można by było wtedy ten poziom sportowy zawodników no, dużo wyżej yy, ustanowić, to między innymi ta, ta kontuzjogenność, te urazy by się po prostu rzadziej trafiały. Nie? Nawet mówię, wykorzystanie tego treningu motorycznego nie po to, żeby nawet jakoś bardzo mocno ten poziom sportowy wywindować w górę, ale tylko po to, żeby zawodnicy po prostu wystrzegali się kontuzji, Jasne. bo jeżeli będzie ten trening systematyczny, jeżeli właśnie mówię, ci zawodnicy będą. Realizowali te jednostki, to będą szli do przodu. Nie ma innej opcji. No mówię, oczywiście, to musi być przemyślany trening, bo, bo też spotkałem się z różnymi filozofiami no między innymi właśnie tutaj w Polsce, że im więcej, tym lepiej. No, odchodzi się od tego. Tam, wiadomo, tam myśl, ta myśl przewodziła 30-40 lat temu, że tak powiem, na, na wschodzie tak? naszej, naszej granicy, tam gdzieś wytworzyły się takie filozofie, że im więcej zrobimy, tym, tym, tym lepiej. Ale tak nie jest, bo jeżeli tak by było, to zakładam, że przyjeżdżaliby Chińczycy na każde zawody, by pokazywali dzienniczek treningowy, że zrobili 20 godzin treningów dziennie, tak, dziennie i oni powinni mieć już zawieszone medale. Ale nie, no jeszcze trzeba przystąpić do rywalizacji, musi ta rywalizacja się odbyć i dopiero wtedy są rozdawane Jasne. medale i nie zawsze wygrywa ten, który zrobi najwięcej. Odnośnie tego treningu siłowego pokutowało po prostu przekonanie przez bardzo długi czas, szczególnie w dyscyplinach wytrzymałościowych, że Prowadzenie dużych ciężarów może zwiększyć masę ciała, a przez to zawodnik będzie mniej efektywny w swojej dyscyplinie. Jak wiemy, wcale do tego cały proces nie musi prowadzić. No i myślę też, że możemy oczekiwać tego, że się stopniowo będzie właśnie zwiększać udział tego typu właśnie podejścia w treningu sportowym, też i w Twojej dyscyplinie. Tak, no myślę, że tak mówię ja też szukam tych rozwiązań. Też no, teoria, teoria treningu, teoria sportu w tym momencie jest na tyle dobrze rozwinięta, rozwiniętą też nauką, która przedstawia, już tak powiem, sprawdzone protokoły, tak? są liczne badania na, na ten temat i naprawdę można tak dobrać ciężar liczby powtórzeń, czas przerwy, tak? który spowoduje nie, nie spowoduje tej hipertrofii mięśnia, mhm. którą wiadomo, że właśnie wytrzymałościowcy no nie, nie zależy im na tym, żeby właśnie nosić kolejne kilogramy, ale ten mięsień jest po prostu bardziej wydolny. Jest, ma, ma, tak. jest, jest tak, ekonomia tutaj też ruchu się zwiększa, więc no to na pewno jest kierunek, w którym w który warto inwestować. A myślę też, że to się właśnie znacząco zmieni w momencie, w którym bieg przeszkodowy wejdzie, jednak do waszej dyscypliny. Tak, tak, tak. Że... No myślę, myślę, że właśnie ten, ten bieg z przeszkodami, no też może, mówię, no już pomijając to, jaka jest tego wszystkiego toczka tej, mhm. tej zmiany, ale myślę, że może wnieść dużo też dobrego, no właśnie pod kątem innych innych konkurencji, tak, które są innych dyscyplin, Jasne. które są rozwijane w pięcioboju nowoczesnym, tak. A czy ty planujesz właśnie tą zmianę? Czy ty będziesz jednym z tych zawodników? Wiadomo, że jest jeszcze wcześniej, żeby to powiedzieć, i czekają ci igrzyska w Paryżu. Ale czy myślisz o tym, żeby później przekwalifikowywać się właśnie, żeby zmieniać swój trening i dalej rywalizować właśnie w pięcioboju już w tej nowej formie? Na pewno spróbuję swoich sił. No, w tym momencie cel jest jeden Paryż, więc te, te dwa lata na pewno, że tak powiem, właśnie mówię, droga jest, droga jest tylko jedna. I tu się skupiam tylko i wyłącznie na pięciobojowym treningu tym, który był do tej pory, czyli razem z jazdą konną. A po Paryżu będzie czas, żeby na pewno spróbować właśnie tego biegu z przeszkodami. I no, mam nadzieję, że po prostu będę mógł dalej rywalizować, dalej będę mógł zostać w tej, w tej dyscyplinie i. No i właśnie, i dalej spełniać swoje marzenia. Jasne. Powiedz, w takim razie wrócimy trochę do tematu fizjoterapii. Jakie ty metody fizjoterapeutyczne do tej pory doświadczyłeś na swojej skórze i jakie w leczeniu chociażby tego kręgosłupa lędźwiowego. Uważasz za najbardziej skuteczne na swojej drodze. Mam tutaj na myśli metody, czyli typu terapia manualna, powiedzmy, manipulacja powięzi, igłoterapia, wszystkie tego typu, tego typu sprawy. Znaczy powiem szczerze, że spotkałem się z wieloma już, już, już metodami, które były stosowane, czy to na mnie, czy widziałem, jak na kim się stosują, więc, więc myślę, że to jest bardzo mocno kwestia indywidualna. I tu przykład od razu podam właśnie tych suchych igieł, tak? Ja na przykład. Bardzo nie lubię, bardzo nie lubię. Kiedyś właśnie też u, u fizjoterapeuty miałem sytuację taką, że zostały oczywiście wbite te, te igły mhm. i wszystko fajnie. Znaczy, inaczej, najpierw przy wbijaniu była sytuacja, że wbijał coraz głębiej szedł, szedł, szedł. Ja mówię, że jeszcze nie czuję, nie czuję, i w końcu mówi, że w kości już, już doszedł do kości. Mhm. I to już było takie dla mnie, że tak powiem, no nieprzyjemne okay. nieprzyjemna informacja, ale okej, okay, wyleżałem. I, I nie wiem, czy to było przy tej samej okazji, czy może to było już przy innym igłowaniu, ale też właśnie tym właśnie tym, tym suchym, że sytuacja była taka, że przy wyjmowaniu tych igieł gdzieś, że tak powiem, się napiałem, gdzieś w się spięły mocniej okay. i był problem, żeby wyjąć taką igłę. Okay. I, I też fizjoterapeuta, że tak powiem, się natrudził, napocił, a przy tym ja też się napociłem, myślę, że bardziej niż on, przy wyjmowaniu takiej igły. Więc powiem szczerze, że, że ja już igłowania od, od długo, długo nie stosuję. Natomiast staram się też, właśnie obecnie przynajmniej, no mówię już, z tym bagażem doświadczeń, który, który mam, staram się, żeby nie leczyć, tak, a tutaj zapobiegać, zapobiegać tak, więc, więc moja wizyta, że tak powiem, u fizjoterapeuty, przeważnie, że tak powiem. Polega na, na takiej regeneracji tak, tych tkanek. To nie są jakieś bardzo mocne bodźce, które, które na tyle, że tak powiem, spowodują gdzieś przekrwienie tych, tych miejsc, tak żebym no po prostu jeszcze tego samego dnia albo następnego podjął kolejny trening. Mówię, w tym wielobojowym wymiarze no jest tego dużo, więc, więc nie zawsze jest czas, żeby na takie bardzo mocne bodźce sobie pozwolić. Oczywiście, jeżeli już coś się dzieje, wtedy trzeba, trzeba reagować odpowiednio, że tak powiem, do sytuacji i wtedy już podejmujemy jakieś tam większe działania. Natomiast właśnie terapia powięziowa, która w tym momencie chyba bardzo popularną się stała, więc, więc tutaj stosujemy. Co więcej, no, to akurat już może takie bardziej te zabiegi są. Limfatyczne, te, do, do pobudzenia limfy, te buty, okay. które że tak powiem, nogawki, które mhm. że, że tak powiem ciśnienie wywołują tutaj i, i między innymi tego typu. E, oczywiście te ragany, tego, to, to są następne że tak powiem manewry, które, które stosuje. Podstawową też że tak powiem taką regeneracyjną, rega, regeneracyjnym zabiegiem, no to kąpiele zmiennocielne. Tak? Zimna woda, ciepła, i, i powiem szczerze, że ja reaguję na to bardzo dobrze. Mhm. Nie do końca lubię przebywać w ciepłym, więc sauna u mnie akurat odpada. Natomiast te, te chłodniejsze, jak najbardziej, szczególnie w tych intensywnych momentach, że tak powiem, w sezonie, gdzie tej pracy jest po prostu ogrom i ta regeneracja no, musi zostać przyspieszona, bo też nie należy zapominać o tym bo właśnie często, często gdzieś to ucieka że stosując masę tych, tych, powiedzmy, wspomagaczy, tak, w formie popchnięcia regeneracji do jeszcze szybszej, Zapominamy o tym, żeby ten organizm swoją adaptację też przyjął. Jasne, tak? Więc żeby mógł jeżeli, dopiero. tak, więc jeżeli, jeżeli wykonujemy jakiś jakąś akcent treningowy i to jest określony bodziec dla organizmu, no to my musimy tak jakby też oczywiście zadbać o tę regenerację, czyli no nie potem iść chodzić po sklepach czy, czy jeszcze inne jakieś czynności wykonywać, tylko czasami nawet przeleżeć w łóżku. I niekiedy to będzie lepsze, niż dorzucanie właśnie takich nogawek, teraganów, nie wiem, opasek kompresyjnych, mówię, trzy razy jeszcze do fizjoterapeuty. Oczywiście tutaj nie podlega też to kwestii, że, że ten, ten udział fizjoterapeuty też jest bardzo, bardzo duży, no, więc też nie należy z tym przesadać po prostu. Jasne, wymieniłeś to właśnie, to odróżnia zazwyczaj motora od zawodowca, czyli to, że amator po takim treningu poszedłby po prostu do sklepu. Ty musisz uważać na to, żeby tego nie zrobić, bo jeżeli na przykład okaże się, że podlegasz wielu godzinom treningu w tygodniu, a do tego jeszcze, to jest prozaiczny wybór, ale naprawdę bardzo istotny w kontekście właśnie zawodowców, że jeżeli miałbyś wybrać na przykład, czy codziennie wychodzić windą, wyjeżdżać windą na czwarte piętro, czy wychodzić po schodach, podejrzewam, że raczej wybrałbyś windę. No tak, tak, gdzieś tutaj to oszczędzanie tak. Tak powiem, układu ruchu mięśni stawów czasami czasami skrajnie dochodzi do tego, że faktycznie może takie tłumaczenie, właśnie, że dobra, wiadę windą, bo tego aparatu używam do, 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 no stricte do treningu, tak? do, do też mojej pracy, no bo Jasne. też traktuję to jako pracę. Natomiast, no wiadomo, tu właśnie, jeszcze wracając do amatorów, którzy, którzy właśnie gdzieś tam. Pójdą do sklepu czy, czy gdzieś. Oczywiście no, wiąże się to też z tym, że przeważnie amatorzy no, też muszą pracować, tak? więc y, zrobią trening, po tym treningu gdzieś z rana zrobią trening, po tym treningu pójdą y, na 8 godzin do pracy, wracają z pracy i od razu idą na kolejny trening albo jeszcze dwa. Na przykład w przypadku triatlonistów, bo teraz triatlon też jest y, bardzo popularnym, bardzo, że tak. jak powiem, zajęciem, ale zrobienie tego po prostu no, w nieodpowiednim y, czasie z nieodpowiednim tym obciążeniem właśnie, że, że jest po prostu tego za dużo. Organizm nie ma czasu na regenerację i z tego biorą się urazy. No właśnie no niestety gdzieś amator też musi zrozumieć, że nie zawsze ta objętość jest najważniejsza. I właśnie w tym momencie, w no tym co się zajmuje właśnie teorią treningu, yy, mam wrażenie, że ta objętość jest przereklamowana. Ludzie, ludzie gdzieś, zawodnicy, trenerzy, od, od wielu lat stosują właśnie, myślą, że ta objętość to jest klucz do tego, żeby no, jakieś, jakieś bodźce, że tak powiem, na organizm narzucić. Ale no, ten sezon też mi pokazał, no, to akurat na własnym przykładzie, że ta objętość nie jest aż tak potrzebna, aż tak, aż tak duża objętość. Jasne. Lepiej tutaj się skupić na, na takiej jakości treningowej, oczywiście to jest też intensywna praca ale mówię, żeby to była jakość i, i zachowane proporcje między bodźcem, jakim jest trening, a regeneracją, bo to dopiero po tej regeneracji następuje super, super kompensacja tak. Tak, i, i adaptacja, no więc y, mówię, no, dorzucając sobie tylko tych treningów i, i nie wiem, czasami naprawdę nierozważnym jest, y, właśnie ludzie idą do pracy, potem wracają, robią jeden albo dwa treningi, kładą się o 23 czy 24 i wstają o 6 rano, albo może nawet jeszcze wcześniej, żeby podjąć jeszcze kolejną tam aktywność, bo musi popływać, bo musi coś tam, Ale, a potem idzie jeszcze na 8 godzin znowu do pracy, tak? Więc, więc ten organizm nie odpoczywa, a no trzeba sobie, że tak powiem, postawić jasno. I tutaj nie ma w ogóle żadnych wątpliwości do tego, że najlepszą regeneracją jest sen i, i też odpowiednia, odpowiednia suplementacja. Też nie trzeba brać jakichś nie wiadomo jakich właśnie takich suplementów i tak dalej. To można wszystko zrobić żywiąc się racjonalnie. I ludzie czasami o tym za, zapominają, szukają gdzieś dodatkowych, że tak powiem mówię, gadżetów, bajerów, A, właśnie mówię, regeneracja, fix, yeah. tak. No, niestety tak to nie działa. No, proces, proces treningowy, w tym procesie treningowym, żeby osiągnąć jakiś skutek pożądany, no nie można nic zrobić na skróty, bo jeżeli ktoś zrobi na skróty, to przeważnie to się kończy urazem, kontuzją, przeziębieniem. Jasne. Więc, więc na takie rzeczy po prostu trzeba wziąć poprawkę, uzbroić się w cierpliwość, bo czasami tego ludziom brakuje, gdzieś mówię, czy amatorom, czy też wyczynowcom. Ja nie mówię, że nie, bo, bo tak też jest. Gdzieś każdy, że tak powiem, goni, goni ten wynik, ale no mówię, żeby, żeby nastąpiła poprawa, żeby nastąpiła adaptacja, musi być bodziec, a potem ta regeneracja. Dokładnie. Jeżeli tej regeneracji nie będzie, to, że tak powiem, równią, pochyłą w dół, to, że tak powiem, będziemy, będziemy ten organizm tak sprowadzać, że albo dojdzie do urazu, a na pewno nie polepszymy się w jakiś dobry, dobry, dobry sposób. Tak? Zgadzam się z tym to samo dokładnie w procesie leczenia. Pacjenci, czy nawet terapeuci niektórzy nie rozumieją tego, że jeden efekt wow, czyli bardzo szybkie naprawienie pacjenta często może być do niego gorsze niż przeprowadzenie go przez kolejne etapy leczenia. I większość, na większość bólu tak samo pracuje się przez bardzo długi czas, a nie tylko w jednej sekundzie. Oczywiście zdarzają się takie drogiwości, które możemy naprawić od razu, ale tu jest bardzo duża analogia pomiędzy procesem treningu. Powiedz w takim jeszcze, razie. Przepraszam, okay. to jeszcze, jeszcze jedną rzecz, włączę, bo właśnie a propos, że, że w tej rehabilitacji też musimy zachować taką cierpliwość i, i, i spokój. Ja spotkałem się z wieloma opiniami na przykład na temat skręconego stawu skokowego. Że jak już raz ci się skręci staw skokowy, to już niemalże to będzie notorycznie wracać co jakiś czas, bo, bo gdzieś jest za luźny ten staw. I właśnie jednym z urazów, które gdzieś tam na przestrzeni swojej kariery miałem, to było właśnie skręcenie stawu skokowego. I znowu tu wpadłem w bardzo dobre ręce jednego z fizjoterapeutów, który, który faktycznie kazał mi się po prostu nie pośpieszyć. Zastosowaliśmy plan leczenia, który był zdecydowanie, inni fizjoterapeuci, jakim to mówię, zdecydowanie za długi, bo już się pamiętam, on no, trwał być może dwa miesiące czy trzy miesiące przy stawie skokowym, gdzie, gdzie na pewno można to szybciej zrobić, ale przez to, że nie, nie, nie było to właśnie kosztem, że nie mamy czasu, robimy szybko, chcemy wyleczyć, to ja zaleczyłem to na tyle dobrze, znaczy zaleczyłem, wyleczyłem. Tak, tak, gdzieś bo powiedzmy tą strukturę, że do tej pory tfu, tfu stawu skokowego skręconego nie ma. A mówię, a spotkałem się już niejednokrotnie z opinią, że ten staw skokowy jakoś raz zostanie, że tak powiem, uszkodzony, gdzieś skręcony. To już, to już potrafi się po prostu powierać bardzo często. Super. Dałeś, a mi a dałeś, mi, dałeś mi właśnie pomysł na kolejny odcinek cyklu Fakty i Mity na mój kanał. <laughs> świetnie, super, świetnie. Super sprawa. No nie jest to prawda. No, oczywiście, że wiemy o tym, że to nie jest prawda. Nie musi wcale tak być. To nie jest już wyrok na ciebie, że miałeś jedną kontuzję, to na ci już będzie powtarzać. Oczywiście, że trzeba przeprowadzić odpowiednie leczenie, ale to wcale nie jest za długo w przypadku tym bardziej zawodowca, który żyje ze swoich nóg, można powiedzieć, w dużej mierze. Nie jest to nic złego, że przeprowadza się go poza ten proces, który zazwyczaj ludzie uważają za wyleczenie. Czyli wtedy, kiedy nie ma bólu, to oni już uważają, że są zdrowi. Natomiast wiadomo, że pewne czynniki wychodzą dalej poza ból i je też się powinno oceniać, więc dobrze, że na to zwróciliście uwagę i oby tak naprawdę trwało to dalej. Nie? Też, też bardzo się cieszę, że wtedy wpadłem, że tak powiem, w ręce tego fizjoterapeuty, bo, bo mówię wyprowadził mnie z tej kontuzji i, i nie wraca, więc, więc Super. No, świetna sprawa. Powiedziałeś już o tym, jaką profilaktykę na co dzień stosujesz. A jakbyś mógł podać jeszcze taką, może nie tyle procentową, co ilościową zawartość, ile godzin w tygodniu spędzasz na treningu, a ile godzin poza tym spędzasz na właśnie profilaktyce, którą wykonujesz, czy to sam, czy to z fizjoterapeutą? Powiem szczerze, że tego, tego jest sporo. Znaczy, sporo. Właśnie ciężko to wyliczyć, bo tak naprawdę można powiedzieć, że idąc na każdy trening gdzieś. Rozpoczynając rozgrzewkę, gdzieś wplatam i w rozgrzewkę, i gdzieś czasami w takie schłodzenie, elementy jakieś ćwiczenia, które gdzieś właśnie zahaczają o tą profilaktykę tego układu Jasne. ruchu. No oprócz tego właśnie no, wizyty u fizjoterapeuty, jeżeli są to zgrupowania, gdzie tego treningu jest, można powiedzieć, że jeszcze więcej, albo jest po prostu bardziej intensywny, to, to gdzieś co drugi dzień u fizjoterapeuty się melduje i, i gdzieś, że tak powiem, właśnie mówię, pomaga mi z tą szybszą regeneracją. Dodatkowo właśnie te, te, czy to nogawki, powiedzmy dwa razy w tygodniu stosuję, kąpiele zmiennocieplne tak, po to, żeby zawęzić i, i otworzyć gdzieś tu naczynia krwionośne. No i powiem szczerze, że, że ciężko to zliczyć tak czasowo. No. No jest to na pewno nieodzowny po prostu element, element tego, co ja robię, tego treningu. Bo mówię, dalej będę, będę gdzieś tutaj dążył do tego, że, że i sen, i, i sposób odżywiania się również w to włączam. Więc naprawdę no tutaj w tym momencie trzeba tak globalnie spojrzeć i, i to jest tak naprawdę 24 na 7. Tak, dokładnie. No I kolejna różnica między amatorem a zawodowcem właśnie. 24 na 7 myślisz o swojej pracy, czyli o sporcie. I ludzie często tego niestety nie rozumieją, że to nie jest tak, że sportowiec ma super życie, bo wyjdzie sobie na trening, porusza się przez powiedzmy nawet te 4 godziny dziennie, resztę dnia ma tylko i wyłącznie dla siebie. Ludzie nie zdają sobie często sprawy z tego, ile wyrzeczeń to wymaga, prawda? To jest tak, to, to jest trochę mit właśnie odnośnie, że, że nie wiem, trening trwa dwie godziny, bo niekiedy samo przygotowanie do treningu potrafi około godziny potrwać. Potem ten trening, faktycznie nie, wiem, półtorej, dwie godziny, potem schłodzenie i de facto ten proces regeneracji dopiero się zaczyna. Jak ja już jestem, że tak powiem, wykąpany, leżę w łóżku, yy, zjadłem, że tak powiem, odpowiedni posiłek, który też ma, mnie, ma mi tą regenerację zapewnić, i dopiero wtedy. I nagle się okazuje, że, że ten trening trwał około czterech godzin. Tak? Jasne. Ten, 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 a mówię, no, w przypadku wieloboju. To nie kończy się na jednym treningu. Ja mam tych treningów 3-4, a zdarza się nawet, że 5 w ciągu jednego dnia. Okay. Tak? Więc to są tak naprawdę bloki treningowe, które, które, no mówię, bez odpowiedniej też regeneracji, bez odpowiedniego zadbania o, o właśnie narząd, jakim jest, jest układ ruchu, no to no nie dałoby rady. Po prostu Jasne. Po prostu nie dało. Powiedz w takim razie, jak wygląda Twój zwyczajny dzień. Wstajesz rano i co I... się dzieje? No zaczynamy na pewno od śniadania. Niekiedy to jest bardzo szybkie śniadanie ze względu na to, że trening pływacki przeważnie to jest pierwszy, który, który, który rozpoczynamy z rana. O której mniej więcej zaczynasz? Siódma. Okay. Siódma w wodzie, tak, ten trening trwa około godziny. Po tym treningu wiadomo, przesuszyć się i na trening strzelania. I po tym treningu strzeleckim przeważnie jest chwila przerwy. I tak naprawdę dopiero gdzieś sesja popołudniowa, trening biegowy bądź, bądź szermierczy, czy jazda konna, no tutaj Jasne. czy trening właśnie siłowy. Ja powiem szczerze, że właśnie w ostatnim sezonie też już no, mocno powiedzmy, zawierzyłem jednak swojemu doświadczeniu, swojej wiedzy na temat tej teorii treningu i też mocno pozmieniałem właśnie te, te obciążenia, to dobieranie tych jednostek treningów. I można powiedzieć, że objętościowo wychodzi trochę mniej, ale ta intensywność pracy jest taka sama albo nawet wyższa. Jasne. Ale pozwalam na to, żeby właśnie tej regeneracji było więcej, bo wcześniej tego, tego nie robiłem gdzieś, wcześniej byłem prowadzony. No, w, tym, w tym momencie mogę powiedzieć, że, yy, że można było chyba to zrobić lepiej. No. I, okay. I ten zeszły sezon pokazał mi to yy, najlepiej, bo czułem się zdecydowanie lepiej, yy, wykonywałem dużo lepsze jakościowo treningi. I potem tak naprawdę wynikowo to, to się Jasne. odbijało, a to jest najważniejsze. Więc, więc mój dzień ogólnie jest dosyć nieregularny. No przez to, że to jest wielobój, to, to te jednostki naprawdę mieszam. Co więcej, właśnie mówię tutaj tak z tej własnej wiedzy, którą gdzieś pozyskałem, staram się na przykład nie mieszać szlaków energetycznych, tak? bo mhm. wysiłki o charakterze czysto tlenowym, staram się nie mieszać, żeby tego samego dnia na przykład wykonywać trening siłowy, tak, mhm. tak żeby, żeby tak jakby ten bodziec, który nakładam na organizm, mimo że to są 3-4 treningi w ciągu dnia, to żeby jednak one sprowadzały się do jednego mianownika. Okay. Jeżeli tak robię, to powiem szczerze, że właśnie mogę osiągnąć na treningach dużo lepsze parametry, i no dodatkowo po prostu lepiej się czuję, więc jednego dnia, że tak powiem, skłaniam się ku bardziej sile, szybkości. Więc wtedy wykonuję m.in. trening, trening właśnie no siłowy, tak? Trening szermierczy, gdzie tutaj jest potrzebna siła taka dynamiczna, moc. Na, na pływaniu są to jakieś sprinty. A w kolejny dzień, jeżeli stawiam na wytrzymałość, to jest to trening bodźcujący tą wytrzymałość, zarówno na np. Na treningu pływackim, a po. Powiedzmy 6 czy 7 godzinach przerwy, trening biegowy, tak? gdzieś tutaj na, w okolicach progu beztlenowego, który, który, że tak powiem, tutaj częściej w moim przypadku rozwijam, żeby, no, żeby osiągać jak najlepsze rezultaty. A oczywiście też przychodzi taki dzień, że ta regeneracja też jest potrzebna, i że tak powiem, jest, jest spokojna tlenówka przysłowiowa, czyli mhm. delikatne rozpływanie. Basie, bieg, jeżeli czuję, że te nogi są już po prostu na tyle zmęczone, że ten bieg nie przyniesie efektu regeneracyjnego, to ja albo z niego rezygnuję, albo próbuję sobie pół godziny na przykład rowerku spokojnego, że Super tak powiem sprawa. w formie, formie takiej regeneracji zmiany, że tak powiem, bo, bo wiadomo, no tutaj w pięcioboju niby się dużo dzieje, ale jednak czasami ta zmiana na inną konkurencję, inną dyscyplinę też się przydaje, więc. Więc powiem szczerze, że ten mój dzień jest bardzo nieregularny, no, że tak powiem, zawsze, zawsze wstając, wstając rano, czy układając bardziej plan na kolejny tydzień, kolejny dzień, po prostu zastanawiam się jaki ma być cel, co chcę faktycznie rozwinąć, no i wtedy podejmuję, że tak powiem, dobieram te treningi tak, Jasne. żeby one w odpowiedni sposób oddziaływały. A z iloma trenerami współpracujesz w takim razie? W tym, momencie, w tym momencie znaczy co ciekawe, od jakiegoś czasu między innymi z treningiem biegowym, sam, sam dla siebie jestem trenerem. Okay. To też się zaczęło przez przypadek, a trwa już chyba dobre 7 czy 8 lat, <grych> więc, więc, więc trochę tego czasu jest. Natomiast takich trenerów, z którymi jeszcze, jeszcze współpracuję, to jest około trzech. Okay. Trzech, tak, którzy, którzy mi pomagają, bo całego pięcioboju na pewno nie, nie da się tak realizować, już pomijając fakt, że choćby w Szermierce no, potrzebni są sparing partnerzy, więc tutaj ogólnie musi być zorganizowana jednostka, wiadomo, no, gdzie, gdzie zrzesza tak. większą liczbę zawodników, natomiast pozostałe, y, pozostałe konkurencje można realizować indywidualnie, y, oczywiście w grupie siła i w grupie też raźniej, więc, więc też tego szukam, y, No, ale, ale to będzie około trzech y, trenerów plus... Plus, mówię, no jak gdzieś w tym momencie, na początku zeszłego sezonu, bo też nie chcę tutaj urazić jednego z trenerów, właśnie od przygotowania motorycznego też z nim nawiązałem współpracę. Długo pracowaliśmy, ale końcówkę sezonu, ze względu na dużą liczbę wyjazdów, właśnie na zgrupowania, na zawody, to, to gdzieś zakończyliśmy współpracę i już końcówkę sezonu, ostatnie cztery miesiące musiałem, musiałem samemu, że tak samemu, powiem, podołać na. Na tym własnym, własnym doświadczeniu, powiedzmy, własnej wiedzy. Więc tutaj tego treningu siłowego też trochę się uczę, ale na razie z powodzeniem to wychodzi, więc, więc fajnie cieszę się, że, że właśnie tak super. to przebiega. No, realizujesz też to, co robisz na AWF-ie, tak naprawdę, w swoim życiu, można powiedzieć, więc super, że tak, masz tak, takie tak. też możliwości. Fajnie. Tak, tak. No tutaj właśnie to łączenie teorii z praktyką. No, powiem szczerze, że. Że, że i w jednej i w drugiej jest bardzo duża siła, że tak powiem i, i połączenie tej teorii z praktyką myślę, że może przynieść naprawdę super, super rzeczy. No. Zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy myślę, że już dużo rzeczy będą w stanie i fizjoterapeuci, i trenerzy i ogólnie osoby związane ze sportem wyciągnąć z tego, co powiedziałeś, bo kilka fajnych perełek już się tutaj pojawiło, ale jeżeli mógłbyś wyciągnąć takie trzy najważniejsze rzeczy, które chciałbyś poradzić innym zawodnikom? Co by to było? No jeżeli chodzi o zawodników, to na pewno żeby się interesować tym, tym, co robią faktycznie. Bo oczywiście ta świadomość przychodzi z czasem. Nie można jej oczekiwać na tym młodym etapie. Natomiast no, no z czasem po prostu mówię, interesować się, po co coś robić. Wydaje mi się, że w większości przypadków to też może nabrać motywacji. Tak? Niektórzy oczywiście zawodnicy mogą przyjść na trening, zrobić, wyjść koniec, że tak powiem, zakończony epizod i tacy, tacy zawodnicy są nawet prości do prowadzenia. Mhm. Ja byłem zawodnikiem właśnie wręcz odwrotnie, zawsze zadawałem masę pytań, Jasne. dlaczego, po co, niekiedy to się odbiło na mnie, negatywnie można powiedzieć, ale to też gdzieś tam mnie, mnie ukształtowało i, i więc, więc tutaj na pewno bym podał, że, że tak interesowanie się po prostu tym, co robią, bo poświęcają mhm. temu naprawdę masę czasu, masę sił, masę energii, więc, więc no warto się zainteresować po co i dlaczego, bo wspólnie potem, gdzieś już na kolejnych etapach współpracy z trenerami, można na pewno też po prostu konsultować to i, i wspólnie dobierać takie obciążenia, które po prostu no dadzą efekt. Kolejną, kolejną rzeczą, którą bym na pewno poradził, to jest zaufanie też swojemu organizmowi. Tego. tego Niektórzy się boją czasami, niektórzy boją się właśnie powiedzieć trenerowi, że, że nie wiem, że są zmęczeni albo że, że coś ich boli, coś, ich, coś im doskwiera. Mówię, no też gdzieś na, na swojej drodze widziałem już nie raz i nie dwa sytuacje takie, że w obawie przed tym, żeby nie pojechać na jakieś na przykład zawody czy zgrupowanie, to zawodnicy gdzieś troszeczkę no, ukrywali jakiś tam problem dotyczący Jasne. właśnie mówię, aparatu ruchu mhm. czy, czy coś. I w większości przypadków, no niestety, po prostu to kończyło się właśnie jakąś większą kontuzją, jakimś takim urazem, który wykluczał ich na jeszcze dłużej, niż jakby teraz sobie tydzień zrobili przerwę i więc takie mówię, słuchanie swojego organizmu, nawet jak się nie ma pewności, co do, że tak powiem, takiego zaufania, powiedzmy, samemu sobie, pójść, skonsultować z trenerem, nie od razu podejmować decyzję, że nie, trenerze, dzisiaj coś mnie boli i ja już Dokładnie. nie robię, tylko tak, tak. podejść, powiedzieć, chwilę porozmawiać, jeżeli się też trafi na dobrego trenera oczywiście, yy, że tak powiem no, no, mającego wiedzę i doświadczenie też, to, to będzie w stanie odpowiedzieć po prostu, że słuchaj dzisiaj sobie odpuść, dzisiaj zrób sobie w ogóle dzień przeryw na przykład, a inny, inny powie, że słuchaj, jeszcze jeden albo dwa dni dociskamy ale potem luzujemy no więc, więc to na pewno druga rzecz i trzecia yy, no tu dużo wspominałem o cierpliwości więc chyba ta cierpliwość tak. cierpliwość yy, zarówno właśnie w procesie treningowym, jak i w tym procesie takim rehabilitacyjnym, jeżeli się zdarzy jakaś kontuzja, ta cierpliwość naprawdę popłaca i, i warto się po prostu temu, temu, temu tego się przytrzymać i naprawdę z tego mogą być znowu jeszcze większe plusy i no to takie, takie trzy chyba Jasne. punkty bym polecił. Super. A co poradziłbyś w takim razie, to już jedna rzecz, którą chciałbyś, aby fizjoterapeuci, też osteopaci brali pod uwagę we współpracy ze sportowcami? Czy to amatorami, czy to zawodowcami? No ja myślę, że troszeczkę taka druga strona medalu to, co powiedziałem, że znowu i, i zarówno fizjoterapeuci, i, i, i trenerzy, czy no osoby gdzieś związane bliżej z, z tym sztabem szkoleniowym, na pewno zwracanie uwagi na zawodnika jako też jednostkę. Często jest sytuacja taka, że no, trener ma grupę zawodników 10, 15, 20, czy, czy jeżeli chodzi o jakieś może mniejsze szkółki, to nawet jeszcze większą liczbę tych zawodników. A jednak wydaje mi się, że jest potrzeba spojrzenia na, to, na, na tych zawodników jako jednostki indywidualnie, i mimo, że na etapie oczywiście takim wczesno-treningowym, wczesno, takim wczesno-szkoleniowym, to jednak patrzeć przez pryzmat, że, że to jest właśnie pojedyncza indywidualna Dokładnie. jednostka, która też ma niekiedy swoje emocjonalne jakieś problemy nie, związane, że tak powiem, nie wiem, ze szkołą, z, nie wiem, z rodziną, tak, z środowiskiem tutaj takim, więc, więc myślę, że to jest bardzo ważne. Yy, druga sprawa, no to właśnie niepatrzenie zawsze, że tak powiem, na ten plan, który się rozpisało. Tak. Plan, który że tak powiem, na papierze, papier wszystko przyjmie. To nie od dziś, że tak powiem, cytat. Wszyscy, to wiedzą, cytat. Tak, wszyscy, wszyscy wiedzą, ale nie wszyscy stosują, więc myślę, że, że to jest też bardzo no, po prostu korzystne z uwagi na, na rozwój tego zawodnika, rozwój, czy właśnie taką rehabilitację i tak dalej, że no, spojrzenie właśnie tego typu. Hmm, co więcej, no wiem, że właśnie w takim powiedzmy świecie, świecie fizjoterapii, czy znaczy ogólnie fizjoterapeutów, zauważyłem to między innymi jak, jak chodzę też właśnie mówię do, do swoich fizjoterapeutów że wchodząc ten fizjoterapeuta już na wstępie, na wstępie pyta się właśnie jak się czujesz co tam, jak tam i właśnie tak jakby też spróbowanie wyciągnięcia niektórych informacji Dokładnie. większe, bo, bo mówię to to i można oczywiście zaraz, że tak powiem, na to odpowiedzieć temu zawodnikowi, tej, tej osobie, co właśnie może zbudować tą samoświadomość tego zawodnika. I dodatkowo, no wiadomo, no jest, to, jest to jakaś informacja zwrotna, na której możemy bazować. I dużo lepiej czasami bazować na, na czymś takim, niż faktycznie na tym, co, co dany zawodnik wykonuje, nie wiem, jakiś trening, bo on może. Dawać radę, że tak powiem, jakieś limity spełniać, albo, albo nie wiem, no w, w sumie na jednostce jakiejś siłowej 200 razy podniesie rękę w górę, ale to jest, no to, 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 że tak powiem, nie oddaje całości, więc wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim ta, 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 ta rozmowa, ta, ta wymiana informacji, no to jest po prostu podstawa, o której, o której po prostu też się zapomina i którą na pewno na wczesnym etapie yy, to właśnie trener. Fizjoterapeuta, mówię psycholog, to, to właśnie oni wyciągają od zawodnika. Zawodnik nie przyjdzie, nie powie, bo nie ma tej właśnie świadomości, nie ma tej niekiedy wiedzy, czasami się boi. Czasami wziąć na bok, jeżeli przy grupie nie ten, no mówię. Są różne różne w tym momencie e, typy tak sztuczki, że tak powiem, żeby te informacje tak. wyciągnąć. I, I myślę, że to jest po prostu korzystne z uwagi na rozwój tego zawodnika. Super. Wiele wartościowych informacji z Ciebie dzisiaj wyciągnęliśmy. To był nasz gość dzisiaj. Mogliście usłyszeć bardzo wiele fajnych informacji odnośnie spostrzeżeń zawodnika na temat tego, jak wygląda fizjoterapia. Jeżeli podobają się Wam tego typu materiały, zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i do zobaczenia w następnych materiałach.